Jesteśmy na śląskim Rancho, gdzie już za chwilę rozpocznie się kolejny koncert w ramach muzycznego lata. Dziś scena będzie należała do zespołu KGB, czyli kabaretowej grupy biesiadnej. Mirek Riedel, witam wszystkich i zapraszam na studio muzycznego lata, w którym relacja z tego wspaniałego wydarzenia, a także rozmowa z naszymi gośćmi. Zostańcie razem z nami i oglądajcie studio muzycznego lata. Kochani, teraz czas na naszych gości i pomimo nazwy, proszę się nie martwić, to żaden kontrwywiad zza wschodniej granicy, bo to kabaretowa grupa biesiadna, czyli KGB, a wraz ze mną energetyczna, wiem co mówię, Justyna Dziuba, witam cię bardzo serdecznie. Witam. I jest z nami również Zdzich Wieczorek. Cześć, witam. Do mikrofonu proszę. Witam wszystkich. Słuchajcie, w Zabrzu nie pierwszy raz się spotykamy, albo miałem okazję was zapowiadać, albo gościć w jednym z programów telewizji Zabrze, albo po prostu być na waszym koncercie, no i zawsze kojarzycie mi się z tą niesamowitą energią. Czy tutaj jest rzeczywiście coś takiego w Zabrzu, że nie dość, że wy macie tę energię, to jeszcze publiczność ją odbiera i wam z powrotem daje? No więc publiczność w Zabrzu jest bardzo żywiołowa, bardzo energetycznie reaguje na nasze piosenki, na nasze wykonania, także chętnie wracamy i zawsze jak będzie jakiś koncert zabrzański, to zawsze przyjedziemy, znajdziemy czas, wciśniemy w grafiku takie miejsce, żeby być tutaj i grać dla was. To nie będzie pytanie do Justyny, to wy odpowiedzcie, bo Justyna mi się kojarzy z tą energią najbardziej. Ona zawsze te piruety robi, tańczy, wtedy ta suknia nieprzypadkowo pewnie na dzisiaj jest. Ale to chodzi o muzykę. O muzykę właśnie, ale teraz pytanie do zespołu. Czy wy czasami nie boicie się koło Justyny stanąć i występować? Zdarza się tak, że ja muszę się bać najbardziej, bo ja z tymi skrzypcami, z tymi kablami, no w tej chwili tych kabli nie mam przy sobie, ale zdarza się tak, że gdzieś tam ta jej piękna suknia haczy o mój smyczek na przykład i zdarza się tak, że muszę odsuwać się w trakcie teraz grania. Teraz się nie odsuwamy, bo wyjdziecie z kadru, także... Tak, teraz się przysuwam, ale myślę, że na scenie też się jednak będziemy przysuwać. Są to momenty do ogarnięcia, nie jest tak źle. Tak jak powiedziałem na początku do naszych telewidzów, nie trzeba się martwić, tu nic nie będzie nagrywane, nikt nie będzie śledzony. KGB, czyli kabaretowa grupa biesiadna. Że jesteście grupą fantastyczną, to widać. Więcej was na scenie pewnie będzie. Kabaretowo biesiadna. No właśnie, opowiedzcie o tym, co dziś zaprezentujecie zabrzańskiej publiczności. No dzisiaj zaprezentujemy trochę też naszych nowych piosenek. Chodzi o to, że często jest tak, że najpierw prezentujemy piosenki, że tak powiem, śląskie. I zazwyczaj są to piosenki, które... No, tak. Nie gramy naszych, które... Do mikrofonu? Tak. I nie gramy naszych, które skomponowaliśmy i są to takie melodie, które... No nie ludowe, nasze. Gramy na własną nutę, czyli irlandzka, grecka. Yeah.
która muzyka najbliższa jest waszych serc? To znaczy, ja, dla mnie najbliższa muzyka jest muzyka ludowa ze Śląska. Natomiast oczywiście w naszych aranżacjach, ponieważ te aranżacje potrafią, że tak powiem, wycisnąć z tej muzyki ludowej to, co właśnie teraz, że tak powiem, mi się podoba. Tę energię, bo wiadomo, każdą piosenkę ludową nawet można tak zaaranżować, że ona zabrzmi współcześnie i będzie można się przy niej pobawić, nawet mając lat 15, mając lat 25. I lat 105. I 105 oczywiście. Dlatego myślę, że nasze wykonania w naszych aranżacjach jakby odświeżają tę muzykę. Z jednej strony mówimy o tej biesiadzie, wspaniałe utwory, grecka nuta, irlandzka, no, śląska. Coś się musi dziać w naszej muzyce, coś się musi dziać. Ja nie lubię czegoś takiego, że kocham cię mamo i dla ciebie mamo. Też kochasz mamę. No kocham mamę, ale takie klimaty po prostu... Sorry, taki nie. mamy klimat. No, sorry, taki mamy klimat, ale to musi być coś związanego z klimatem różnym, z bitem, z muzyką, która przemawia do wszystkich ludzi. No przemawia, no. Bo zawsze widzę, że na tych koncertach publiczność zgromadzona postaram się świetnie bawić. I dzieci, i ludzie, i dorośli, i starzy, i młodzi. Także... A co dziś kabaretowego usłyszymy? A dzisiaj... To się okaże. Zapraszamy. Jacy tajemniczy. Drodzy Państwo. No dobrze. Zapraszamy. Słuchajcie, cały czas tworzycie, bo tutaj już Iwonka powiedziała. Tak. Kiedy możemy się spodziewać jakiejś waszej najnowszej płyty? Trzecia płyta, czwarta to już będzie. No jesienią. No dopiero jesienią, bo wszyscy pytają o nasze następne płyty. No dopiero jesienią będzie zgrywana. Ale już się robi. Materiał jest. Robi się. Jest materiał, tak. Jest materiał. Jest. Słuchajcie, moi kochani, a powiedzcie tak, wakacje to czas, kiedy jest gorąco, jest duszno. Zazwyczaj wypoczywamy, jeździmy na urlopy, a wy? Pracujemy. Cały czas w trasie? To chyba dobrze, prawda? To kiedy artyści grupy kabaretowej, grupy biesiadnej odpoczywają? W zimę. Wtedy kolędy przecież są. No tak, też. Śpiewamy kolędy, robimy... No, robimy. Słuchajcie, byliście tajemniczy, kalendową. Nie chcieliście zdradzić naszym telewidzom, co usłyszymy podczas zabrzeńskiego koncertu, ale to może od was wyciągnę. Czego wy się spodziewacie po dzisiejszym koncercie? Zobaczymy, jacy będą ludzie, bo to na nas działa. Jak jest fajnie, jak jest zabawnie z ludźmi, to po prostu jak oni się bawią, to my tym lepiej. Gwarantuję, że zabrzeńska publiczność jest najlepszą publicznością. No, mam nadzieję. My to wiemy i dlatego tu przyjeżdżamy. Za każdym razem. Tu jest naprawdę... Zresztą super. Ja tu niedaleko mieszkam, także myślę, że... No i daleko, nie będę zdradzał w jakim mieście. Nie zostanie między nami. Szanowni Państwo, no fantastyczna rozmowa, energetyczna. Tego jeszcze nie było, żeby w trakcie rozmowy moi goście dochodzili, ale super. Bardzo się cieszę, że byliście z nami. Nic się nie stało, nie będziemy tego wycinać. A niech jest pokazana ta telewizja od kuchni. Słuchajcie, jeszcze dobra, miało być już koniec wywiadu, ale jeszcze jedno pytanie, bo to, co charakteryzuje kabaretową grupę Biesiadą, a o czym zapomniałem? Mówię już o tej energii, o tym mówiliśmy, o waszych wspaniałych aranżacjach, o waszych utworach, o tym, że na scenie wy zarażacie tą energią publiczność, ale jeszcze widzę piękne stroje. To też charakterystyczne dla waszego zespołu, prawda? Tak, nasze stroje prezentują też tą muzykę, którą gramy. Muzyka jest różnorodna i my dlatego jesteśmy ubrani, tak troszeczkę ubrani. Dostosowujemy się do tych utworów, które gramy i śpiewamy. Stąd ta różnorodność. I w muzyce to bardzo słychać na koncertach. Niektórzy może powiedzą, że oczekują tylko biesiady, że oczekują śpiewania, poszła Karolinka, a tutaj nic z tych rzeczy. I my właśnie tak wyglądamy. I skrzypce pokazują, że to muzyka na żywo między innymi. Tak, ja gram na żywo, tak. Ja nie ubrany, staram się. Obiecuję się ubrać jeszcze, także. Nie, tak też może wstąpić, wiesz. Zdzichu mi to na ucho mówi, muszę już się przebierać. Nie chcę go takiego. Słuchajcie, to ja was już nie zatrzymuję. Bardzo wam dziękuję za ten wywiad. Dziękujemy. Zagadałyście mnie, panie, ale o to chodzi. Super. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Ja nie wiem, jak ty sobie dajesz radę z tyle. Pozdrawiamy. Ja też was pozdrawiam. KGB, czyli Kabaretowa Grupa Biesiadna, była naszym gościem. Dziękuję. Dziękujemy. Do zobaczenia.
I tak zabrzanie bawili się podczas koncertu w ramach Muzycznego Lata. A kolejne wydarzenie już w najbliższy piątek o godzinie 20 na Śląskim Rancho wystąpi zespół Loka. Zapraszam oczywiście na ten koncert, ale także na relacje z tego wydarzenia w kolejnym studiu Muzycznego Lata. Dziś to wszystko, dziękuję za uwagę, do zobaczenia.